Dobrze, czas na wampirzą przerwę obiadową. Ratuj się, kto może! Teraz cię mam, nie to perku. Już po tobie! No dalej, bohaterze! Wygląda na to, że prawo zwyciężyło po raz kolejny. O nie! Co? Nagły wypadek? Alarm! Ale wstrząs mózgu! Trzymaj się, Hardy! Weź się w garść! To chyba nasz koniec. O nie, pacjentka jest w niebezpieczeństwie. Muszę działać szybko. Gotowa czy nie? Nadchodzę! Chły, co? Można do tego przywyknąć. Zawsze chętnie pomogę. Czas rozpocząć moje nowe, nieśmiertelne życie. Będziemy się świetnie bawić. Co mi się stało? Co? Kim jesteś? Cześć, jestem doktor Cornelia. Tylko spróbuj mnie złapać, Hardy. Hej, nie róbmy niczego pochopnie. To twój koniec. Dobra, bad boy, koniec zabawy. Nie uciekniesz. Panno Hardy, właśnie doznała pani wstrząsu mózgu. Musi pani odpocząć. Jak to wstrząsu mózgu? Z moją głową wszystko gra. Panno Hardy, jest pani teraz wampirem. Co? Wampirem? Proszę zobaczyć. Nie masz odbicia. Czy to nieoczywiste? Kły. Przerażające czerwone oczy. Pragnienie krwi. To jasne jak słońce. Jesteś wampirem. Wampirem? Och, zjadłabym coś. Kelner! Umieram z głodu. Chwileczkę. Na co masz ochotę? Hello Kitty je karmy dla kotów. Zombie jedzą mózgi, a wampiry piją krew. Na pewno? Właściwie to brzmi świetnie. Nie! Jestem za młody na śmierć! Och, pospiesz się. Tato, ja rozumiem. To naprawdę trafiło w punkt. Przepraszam. Ups, co my tu mamy? Racja. Teraz mogę latać. Ruszajmy. Mam kilka wampirzych spraw do załatwienia. Jeszcze za wcześnie na latanie. Dam sobie radę. Uff. Widzisz? A nie mówiłam? W porządku. Chyba. A, mój palec! To chyba koniec. Sprawdźmy pani obrażenia, panno Hardy. Cześć wszystkim. Zdobądźmy te lajki. Użyjmy nowego ujęcia. Nie czuję się za dobrze. Dobra, panno Harbi, potrzeba tu gipsu. To nie będzie bolało, obiecuję. Wygląda na to, że potrzebujesz pomocy bohatera. Hej, ostrożnie. Już mi lepiej. Nie ma sprawy, kolego. Tylko robię swoje. Widzieliście to? Hardy, jak się czujesz? Naprawdę muszę lecieć. Och, to nie działa. Hej, możecie mi pomóc? Im więcej dostanę lajków, tym łatwiej będzie mi się przemienić. Cici, wow! Tak, udało się! Dziękuję, spełniliście jej marzenie. Fiu, co za kłopotliwa pacjentka. Ha? Znowu ty? Nie wiesz, że światło słoneczne szkodzi wampirom? Co? Ach tak, nie mogę uwierzyć, że zapomniałam. Palę się! Pomocy! Kto tam jest? A, to tylko iskra. Trzymaj się od nas z daleka. Podkręćmy temperaturę. Czas cię ochłodzić, panno Hardy. Najlepszym lekarstwem na oparzenia jest niska temperatura. Gotowa? Tak, tylko się pospiesz. Tu jest o wiele za gorąco. Naprawmy to. Stój, stara. Proszę, wstrzymajcie się z tymi oklaskami. A teraz ostatnie szlify. Świetna robota. I to jest magia lodu. Okej, wszystko gra.
A teraz oddaj mi wszystkie swoje pieniądze. Ale ja nic nie mam, panno Hardy. To wszystko, co mam. Przekąski, co? Wyglądają całkiem smacznie. Zorganizujmy najsłodsze przyjęcie ever. Czas na imprezę. Słodycze są naprawdę dobre dla zdrowia, wiesz? Kto ostatni zacznie tańczyć, ten przegrywa. Och, ale boli. Potrzebuję dentysty, proszę. Och, co ja z tobą zrobię? Dobrze, panno Hardy. Siadaj wygodnie. Co będzie z moimi kłami? Naprawimy je w mgnieniu oka. No nie. Och, nie bądź takim cykorem. Panno Hardy, co się stało? Ty trzymaj się ode mnie z daleka, ty maniaczko. Chcesz się przespać? Spać. To ja rozumiem. Musimy tylko wyszczotkować te paskudne kły. O-o! Kto tam jest? Mam cię w pułapce, skarbie. I żebym cię tu więcej nie widziała. Te kły są teraz czyste aż piszczy. Robota skończona. Chodź, pomogę ci. Możesz pożegnać się z próchnicą. Ładnie i czysto. Ach, ty paskudna mała. Moje kły już nie bolą. Dzięki, pani doktor. Chwila, muszę odebrać. Tysiu, to ty! Tak bardzo za tobą tęsknię. Mam newsa. Spójrz na to. Kły? O nie, tylko nie czosnek! O tak, ja tu rządzę. Hej, nie masz tu wstępu. O, nie byłabym tego taka pewna. Już po tobie, kochaniutka. Nie oprzesz się mojemu smrodkowi. Jeszcze się przekonamy. Już po tobie. A nie mówiłam. Tracimy ją. Proszę, panno Hardy, musi pani żyć. Nie! Jej biedne serce nie wytrzymało bólu. Co tu się dzieje? Ktoś chyba ze mną zerwał. A potem umarła? Ale to niesprawiedliwe. Hej! Muszę wrócić do swojego ciała. Ale żeby to zrobić, potrzebuję waszych lajków. Pomóżcie mi, proszę! Nie do wiary. Jesteście najlepsi! Udało się! Wróciłam! Dziękuję bardzo. Mam kilka spraw do załatwienia. Żegnaj na zawsze, ptysiu. To koniec. I nigdy więcej do mnie nie dzwoń. Apsiu! Pa, pa! Apsiu! Hej, pani doktor, chyba... Apsiu! Fuj, to może być zaraźliwe. Ale masz szczęście. Mam tu lekarstwo, więc pospiesz się. Czas na poważną naukę. Eureka! Więcej. Potrzebujemy tu więcej mikrobów. Tak jest. Cici, wow! To jest naukowy przełom. Wow. Czas przejąć władzę nad światem. Dawaj, kochaniutka. Zróbmy to. Oh yeah! Haciu! Dobra, Hardy, musisz wziąć ten lek. Zrobię wszystko, co trzeba. Eksperyment zakończył się sukcesem. Cześć! To nie miejsce dla bakterii. Bądźcie zdrowi, dziewczyny i chłopaki. Wreszcie jestem zdrowa. Dobra, dawaj kasę. Naprawdę, panno Hardy. Znowu? Daj spokój, tylko żartowałam. O, przytulmy się. Aż zachciało mi się pić. Mogę to, pani doktor? Nie możesz. Smaczne. Au, to dziwne uczucie. Oho, znowu się przemieniam? Kim ja teraz jestem? No cóż, Hardy, wypiłaś to. To eliksir dla kujonów. O, książki są najlepsze, co? Musi pani z tym walczyć, panno Hardy. Rusz się, głupku. Pewnie. Bierzmy się do roboty. Ja to teraz rządzę. Wiedza to potęga.
Podkręćmy naszą miłość do nauki na maksa! Panno Hardy! Proszę, wiesz, co musisz zrobić? Nie ma mowy! W takim razie musimy spróbować tego. A może by tak? Poznaje go pani panno Hardy? To jest... Moja sympatia! Tak bardzo go kocham! Panno Hardy, pobudka! On absolutnie musi być mój! O tak! Kocham fizykę! O! O nie! Wszystko w porządku, ptysiu? Ups! Hej! Kogo my tu mamy? Wyglądasz jak megalamus! Jestem Cornelia! O, jestem przerażającym super złoczyńcą! Może dasz mi buzi? Co? Jestem twoją największą fanką, pranker! To musi być przeznaczenie, prawda? Nie sądzę. Nigdy nie będziemy razem. Tęskniłeś za mną, co? Bezguście. Podkręćmy temperaturę. Rany, ale jestem dobry w tych psikusach. Mam nadzieję, że się więcej nie zobaczymy. Zobaczymy. O nie, moje podręczniki. Cici, wow, co to jest? Wygląda jak beauty box? Teraz wszystko będzie inaczej. O, w życiu czegoś takiego nie widziałam. Czy ja wylądowałam w jakimś komiksie? Czas pożegnać się z podręcznikami. Hardy nie musi się uczyć. Uwielbiam to miejsce. Niesamowite. A oto mój plan metamorfozy. To Hardy Win! Zostanie superbohaterką wymaga dużo pracy. Zaczniemy od pielęgnacji skóry. Do dzieła! Tak być nie może. Te pryszcze są fatalne. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Zacznijmy powielanie. I start! O, czuję się dziwnie. Eureka! Co za wspaniałe odkrycie. O, co się dzieje? Beauty Boxie, potrzebuję twojej pomocy. Te pryszcze nie odpuszczają. Czas tu posprzątać. Hej, to nie jest to, na co wygląda. To tylko mała imprezka. Nie ruszać się! Uff, pomocy! Moje wierne jojo nigdy mnie nie zawiedzie. To ja rozumiem. Ale co ja zrobię z tymi zaskórnikami? O, chyba już wiem. Użyję tej super maski. Najpierw ją nakładamy. Ale co dalej? Okej. Znowu ty, bad boyu! Czas, byśmy w końcu się zmierzyli. Bingo! I kto jest najlepszy w okolicy? Ja oczywiście. Czas minął, co? No to zdejmujemy. Jej, mój nos w końcu jest czysty! Skreślmy to z naszej listy. Halo, jest ktoś w domu? Wygląda na to, że jesteśmy sami, ptysiu. Tak bardzo cię kocham. Fuj, to jest po prostu obrzydliwe. Proszę, trzymaj się ode mnie z daleka. Ptysiu, dokąd idziesz? Czy to możliwe, że... Tak, jasne, to przez moje zęby. Muszę coś z tym zrobić. Czas zabłysnąć. Hej, to miłe uczucie. Witam wszystkich. Gotowi do pracy? Nadszedł czas, by te zęby lśniły. Siadaj wygodnie i obserwuj profesjonalistkę w pracy. O, za wcześnie świętowałam. Co ty tu robisz? Przestań rujnować uśmiech Cornelii. Już prawie. I co? Jestem w końcu ładna? Fuj, co to jest? Wiem, jak sobie z tym poradzić. Wygląda na to, że potrzeba tu bohatera. Nie martw się, pomogę ci. Koniec zabawy. Nie ma ucieczki przed moimi pajęczynami. Uff, cóż, to było łatwe. Doskonały wynik. A teraz czas na mój manikir. Ups, nie chciałam. Uff, puszczaj!
Au, au, au! Coś tu nie gra. Aaaa! To był tylko żart. Przezabawne, prawda? A teraz zajmijmy się moimi paznokciami. Dobrze, że mam ten przydatny pilniczek. Pomocy! Ratunku! Zagrajmy w małą grę, koleżko. Naprawdę musimy? Widzisz to? Przykro mi, ale nadszedł czas na przycinanie. Nie, nie, nie! To nie jest takie straszne, na jakie wygląda. Obiecuję! Perfekto! Ale to nie koniec. Jaki kolor powinniśmy wybrać? Czarny oczywiście. Metamorfozy są takie straszne. Proszę, oszczędź mnie! Z tobą jest zawsze tak samo, kochana. Mam o wiele lepszy pomysł. Nie mam mowy! Różowy jest naprawdę modny w tym sezonie. Dziewczyny, cicho! Co powinnam wybrać? Możecie mi pomóc? Nie mogę się zdecydować. Doskonały wybór. W końcu to ulubione kolory Hardy. Okej. Wybacz, kochana. Następnym razem zrobimy po twojemu. No to do dzieła. Podoba ci się? Dobrze dziś wyglądasz. Piąteczka. Manikir gotowy. Au! Co to było? Dlaczego tu jestem? Nie byłem na to gotowy. Cześć! Chcesz się zaprzyjaźnić? Wyglądasz na kogoś, kto kocha brud. Nie! Tylko nie to! Aaaa! Nie mogę tak dalej! W takim razie musimy użyć tego. Nic prostszego! Mamma mia! Spójrzcie na ten bałagan! Hej, nie przyjmujemy dziś gości! Łap to, frajerze! Fuj! Bakterie! Zarazki, wszędzie błoto! To idealny czas na przekąskę! Bellissimo! A teraz do pracy! Ty, trzymaj się ode mnie z daleka! Mam alergię na hydraulików! Do widzenia! Wyjście jest na wprost i w lewo! Świetna robota, kolego! A teraz popracuję nad fryzurą. Let's go. Czy Beauty Box może mi w tym pomóc? Trochę farby to dokładnie to, czego potrzebowałam. To będzie takie kolorowe. O tak, kolorów nigdy za wiele. Okay. Hej Barbie! Hey. Hej Ken! Hey. Zobaczmy, z czym mamy do czynienia. Biały? Nuda. Dodajmy trochę niebieskiego. I może trochę różu. Tak jest, Ken. O, jak ładnie. Ha, udało się. Teraz jestem jak Hardy. Moje włosy są gotowe. Pranker, wkrótce będziemy razem. O, a co ja mam z nogami? Nogi Hardy tak nie wyglądają. Musimy to naprawić. I to natychmiast. Czas wyciągnąć maszynkę do golenia. Bawmy się! Nie sądzę. Koniec imprezy. O nie! Pożałujesz, że się tu pojawiłeś, kotku. Hej, co wy wyprawiacie? Puśćcie mnie! Może weźmiesz sobie wolne, kolego? Fuj! Wygląda na to, że potrzebuję czegoś bardziej konkretnego. Wypróbujmy ten depilator laserowy. Witam! Ha! Spójrz na tego staruszka! Nie jesteś zaproszony! Naprawdę? Zobaczymy! O nie! Nie rób tego! Ja zawsze śmieję się ostatni. Ha, ha, ha. Mam nadzieję, że dzieciaki dostały nauczkę. Nikt ze mną nie zadziera! Jedwabiście gładkie. Nieźle. Ale to nie koniec. Czas na makijaż. To nie może być takie trudne. Bye bye. Zacznijmy od białego podkładu. Muszę być blada jak śnieg. Jasne, kochana. Łap! Auć! Dobrze to zrobiłam? Och, wiedziałam.
cóż, popracujmy teraz nad moimi oczami. Co ona planuje? Zaczynam się bać. Bez paniki. Uratuję was. Tej imprezie przydałoby się trochę grzmotów i błyskawic. O, jak stylowo. Teraz twoja kolej. Wow, dzięki. Nie musicie mi dziękować. Po prostu robię swoje. Okazuje się, że ten make-up to całkiem łatwa sprawa. A teraz najbardziej przerażająca część. Weź się w garść, Cornelia. To tylko tatuaż. To wszystko dla urody. O, bardzo ładnie. Wyglądam teraz zupełnie jak Hardy. Dobra, skończyliśmy. Teraz czas na imprezę. Pranker, idę po ciebie. Prawie zapomniałam. Wciąż potrzebuję mojego stroju super złoczyńcy. Wygląda tak stylowo. Ale co to jest? Och, nie będzie na mnie pasować. Tak, nie ma mowy. Nawet jej nie założę. Czas zająć się szyciem. Twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, moja pani. Proszę, pozwól mi pomóc. Zrobimy ci idealny strój. To wszystko, czego kiedykolwiek chciałam. Hardy forever! Pokażmy tym frajerom, na co nas stać. Cześć, kujonie. Cornelia? To naprawdę ty? Dobra, jestem. Jest ktoś w domu? Dzięki za zaproszenie. Hej, baby, zaczekaj! Ja też chcę być super złoczyńcą. Ach, tu jesteście moje skarby. Chodźcie do mamusi. Au, moje uszy. Cześć, Hardy. Jestem twoją największą fanką. Hej, możesz trochę ciszej? Wow, zobacz ile kasy. O, co za wspaniały zapach. Pachnie jak bogactwo. Hej, co tu się w ogóle dzieje? Witajcie, dziewczyny. Odłóżcie broń w tej chwili. Może mnie zmusisz? Okej, możesz wziąć mojego nietoperza. Hej, o co chodzi? Nie mogę się ruszyć. Wow, naprawdę? Nie, czuję się za dobrze. Zostaw moją Hardy w spokoju. Hardy, obudź się. Zła wiadomość, Laura. Wygląda na to, że Hardy jest w śpiączce. Nie, to nie może być. Musi być jakiś sposób, żeby to naprawić. Obudzę cię, Hardy, przysięgam. Hej, co się dzieje? Naprawdę nie powinnam była tego robić. Ale ja się tak łatwo nie poddam. No dalej, kochana. Co ty wyprawiasz? Ta biedna dziewczyna musi odpocząć. Ona nie ma pulsu. Ostre! Czuję krew. Wow, Hardy już się obudziła? O tak, obudziłam się i czuję się niesamowicie. Jej! Zaczekaj na mnie! Znajdę tę kryminalistkę. Nie ekscytuj się tak. Sprawa taka jak ta wymaga naszego najlepszego agenta. Poznajcie Timona Greena, najlepszego śledczego w policji. Przestępcy z Wow City aż trzęsą się na dźwięk jego imienia. Kosmyk niebieskich włosów. Fascynujące. To musiała być dziewczyna. Około 19 lat, 1,65 m wzrostu. Aha, kolejna wskazówka. Kim może być ten pudyn? Au! Jakiś dziwny ślad krwi. Sorry. Dobra, opisz sprawcę. Miała ogromne kły. I takie przerażające. To ona? No, tak prawie. Wiesz co? Narysuję ci ją. Proszę bardzo. Dziękuję za pomoc w śledztwie. Teraz w końcu cię dopadnę, Hardy Win. To była najlepsza drzemka ever. Jak pali! Nie mogę uwierzyć, jak jasne jest światło słoneczne. Witaj w moich skromnych progach, Hardy. Au! Co to było? Wow! Spójrz tylko na te kły! Co to może oznaczać?
Musimy przeprowadzić badania. Masz wielkie kły i straszną ochotę na krew. Nieodpartą. Boisz się światła dziennego. A to oznacza, że jesteś wampirem. Wampirem? No, to wszystko wyjaśnia. Spróbujmy dowiedzieć się czegoś więcej. Jakie moce mają wampiry? Wow! Mogą zamieniać się w niedoperze. Hardy, co ty wyprawiasz? Hej, spokojnie, bo zrobisz sobie krzywdę. Hardy? Hardy! O tak, to jest niesamowite. Juhu! O nie! Wow, to naprawdę zadziałało. Ale gdzie ona może się ukrywać? Uff, to było takie fajne. Ha, spójrz tylko na swoje włosy. Są takie śmieszne. O-o, Hardy, mamy problem. Czy ty się widzisz? Widzę, jak się sprawy mają. Dobra, zostań tu i uważaj na gliny. Tak jest! Ach, nudna ta robota. Hej ty, koleżko, widziałeś ją? Obawiam się, że nie. Ech, szkoda. Daj mi znać, jeśli na nią wpadniesz. Dobra. Co tu się dzieje? Co to za magia? O rany, uwielbiam kradzieże. O, witaj moja piękna. I nie ma nikogo w pobliżu. Wampiry rani srebro? To nie brzmi dobrze. Nie martw się, zaopiekuję się tobą. Nie! A, ręce mi pękają! Hardy, co ty wyprawiasz? Mamy tu napad. Hej, jak to możliwe, że jest was dwie? Trzask na mnie. A? Chyba mi się coś przewidziało. Dobra, stój. Jesteś aresztowana. Hej, nie możesz tego zrobić. Niczego nie ukradłam. Dzień dobry, panie władzo. Widziałeś tę dziewczynę? Jest poszukiwaną przestępczynią. Nie. Obawiam się, że nie. To też ślepy zaułek, co? Dobra, skontaktuj się ze mną, jeśli ją zauważysz. Miłej zmiany. Co? Te odznaki wyglądają podejrzanie. To pewnie nic ważnego. Laura, przyszłam cię uwolnić. Podaj mi rękę, baby. To nie zadziała. Może twoje wampirze pazury nam pomogą? Chyba mogę spróbować. A teraz rozwalmy tę budę. Jesteś najlepsza, Hardy. Nie obudź strażnika. Uff, ledwo się nam udało. Ups. Stać, przestępcy. To pomyłka. Rozumiem. W takim razie pójdę do celi. Wow, twoja wampirza hipnoza jest taka silna. Fiu, ale odświeżenie. Ha? Oficer Adam? Tak, to ja. Nie mogę uwierzyć, że dałem im uciec. Hej, zamierzasz mnie tu zostawić? Bycie wampirem jest całkiem fajne. O ile potrafisz poradzić sobie z niekontrolowaną żądzą krwi. Och, no nieważne. Czas, żebym ja coś przekąsiła. Co? Nie! Hardy, przestań! Co? No i? No dalej, napij się mojej krwi. Nie jesteś sobą. Zostaw mnie natychmiast. Nie sądzę. Ach tak? No to masz. Hej, utknęłam. Au! Ha, ha, ha. O-o, już po tobie. Żadnych więcej gierek, Laura. Co się dzieje? To moi sąsiedzi z góry? Dokąd uciekłaś? To ty, Psiesiu? Chwileczkę, to ty! Nie uciekniesz mi! Dobra, koniec tego. Dzwonię na policję. Masz przechlapane, panie kaczorze.
Piu, piu, piu! Och, o tej godzinie. Poważnie. Hej, słyszysz mnie? Skandal. Teraz cię mam. Co jest z wami? Obiad podano. O-o, wrócę później. Nie spiesz się tak, kolego. Puk, puk. Kto tam? Twój najgorszy koszmar. O-o, biedny gość. Ugh, co my tu w ogóle robimy? Wow, spójrz na te wszystkie rzeczy. Chcę przymierzyć wszystko. Ci śmiertelnicy i ich moda. Bad boy? Hardy Win? A masz! To ty masz! Na pomoc! A, moje ucho! Ha! O-o! Hej, co sądzisz o tym stroju? To zobacz Dody, brutalu! Hej, co tu się stało? Jestem ubrany jak ty, a ty jak ja! Nie chcę być bad girl! Co wy wyprawiacie? Dzwonię na policję! To miasto woła o sprawiedliwość! I ja ją wymierzę! Co jest z tym gościem? A, Hardy Win we własnej osobie! W końcu spotykamy się twarzą w twarz! Hej, spójrz na tę bluzę z kapturem! Cicho! Mówię ci, oficerze, popełniasz błąd! Powiesz to sędziemu! Ale ja mam dowód! Patrz! Tak naprawdę jestem bad boyem! Hardy próbowała mnie wrobić! Nie mogę w to uwierzyć! Chodźmy za nią! Co my teraz zrobimy? O, wiem! Możemy pozbyć się tego gościa raz na zawsze! Po prostu zaufaj mi i pozwól mi działać! Wszystkie wskazówki doprowadziły nas prosto do domu Hardy! W końcu ją upolowaliśmy! Resztę zostawiam tobie! Powodzenia! W porządku, nie traćmy czasu! Ręce do góry, Hardy! Hardy? Jaka Hardy? Tu jestem tylko ja i moja psiapsi! Tak, i zaraz spóźnimy się na lekcję!